Witam bardzo serdecznie w kolejnej części zagramy w The Franz Kafka Video Games. Teraz nas czeka przygoda, tak? Nasza opowieść. Mów do mnie. Gdzieś na końcu świata jest brama, za którą można uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania. Strzeże je tylko jeden strażnik. Cóż to za lis? Od bardzo dawna przemierzam świat w poszukiwaniu tej bramy. Czy mogę przez nią przejść? Tak, to możliwe, ale nie teraz. Najpierw musisz rozwiązać moją zagadkę. Okej. Dwie minuty, tak? Nie o to chodzi? Zobaczmy. Tak, tak, tak. Nie. A może to ma być u góry? I wtedy by wychodziło, że trzeba wcisnąć jedynkę, dwójkę, czwórkę, szóstkę. Daj mi następną podpowiedź. To będzie druga podpowiedź i ostatnia. Siedem, osiem, dziewięć. 3, 7, 8, 9. Jest. 3. Tak, trójka, 3. Dziewiątka to rzeczywiście. Tu jest 3, 7, 8, 9. Nie wpadłbym na to. 3, 7, 8, 9. No, czy teraz mogę już wejść? Nie, nadszedł jeszcze czas. Ale czyż nie zdobyłem prawa, żeby wejść? Nie, zagadki nie otwierają bramy, pomagają tylko zająć czas. I tak czekał przed bramą, aż umarł ze starości. Ale ta historia jest całkowicie niespójna i nie ma sensu. Niczego nie zrozumiałeś. Jesteś tak zajęty poszukiwaniem odpowiedzi, że nie dostrzegasz, co się dzieje wokół ciebie. W przeciwnym razie zauważyłbyś, że już dawno dotarliśmy do miejsca przeznaczenia. No proszę. American Gazette. I tak po serii dziwnych zdarzeń K dotarł do Ameryki. Okej. Gdzieś w Ameryce. Mam nadzieję, że następne zagadki będą troszeczkę łatwiejsze. Telewizory. Okej. Co my tu mamy? 2:30. Aha, tu musimy chyba ułożyć twarz. Tak mi się przynajmniej wydaje.
podejść bliżej, nieznajomy. Co cię tu sprowadza? Szukam kaslu, Kolb. Już nawet nie pamiętam, ile lat minęło, od kiedy przybyłem do Ameryki na zaproszenie tej tajemniczej organizacji. Za to dość dobrze pamiętam, że nikt tu na mnie nie czekał. Jak bardzo bym się nie starał, nie mogłem wrócić do domu. W końcu zdecydowałem się dotrzeć do sedna tego wszystkiego. I tak moje poszukiwania doprowadziły mnie tutaj. Mylisz się. Mogę tylko wskazać kierunek. Drogę musisz znaleźć sam. Ale poświęciłem już temu całe moje życie. Dubitanto, veritare, co? Aha, i to była ta podpowiedź, tak? Super. Tu jest jakaś mapa. Stara opuszczona kopalnia? Będę potrzebował mapy, żeby przejść przez te katakumby. Mam mapę. Wydaje mi się, czy to jest jakiś schemat z elektrotechniki. To są chyba kondensatory, tak? Kurde. Ale tutaj... 2 minuty jak zawsze. Okej. Co z tym zrobić? Nie bardzo rozumiem. Mam ułożyć chyba drogę, odpowiednią drogę. No to szukamy. Trzeba się troszeczkę skupić. Może inaczej tak? Tutaj? Jest. Udało się. Mamy drogę, wyznaczyliśmy drogę. Chociaż wątpię, żebym znalazł cel moich poszukiwań w tej kopalni, ale i tak nie mam gdzie pójść. No to idziemy. A tutaj co? Tu jest G, tu jest dzwonek jakiś, tu jest filiżanka, lampa. Wybacz, trochę tu mokro, jednak to nie usprawiedliwia twojego spóźnienia, ale skoro już jesteś... Mam nadzieję, że wypełniłeś wszystkie niezbędne dokumenty i otrzymałeś zezwolenie. Dokumenty? Nie wiesz? Żeby dostać się do Castle Corp, trzeba uzyskać pozwolenie z kancelarii. Jakie pozwolenie? Jeśli jesteś gotów, aby spojrzeć w głąb siebie, odzwierciedlić swe wnętrze, wypełnij ten formularz. Przyspieszy to wydanie zezwolenia. Odmawiam.
rozmawiam, tak? Aha, okej. Dwie minuty. Kto wymyślał te zagadki normalnie? Co za gość? Udało się? Udzielam. Pięknie. Grounded. Grounded, po prostu odbicie lustrzane tego słowa. Co to ma znaczyć? Oto twoje zezwolenie. Po tym obrazie nawet widać. Ale dobra. Co dalej? Możesz ty. Nie, chyba nie o to chodzi. Jeszcze nie. O, to było łatwe. I co teraz? Niemożliwe to. Co to jest? Cast look. Okej. Nic nie mogę zrobić na razie. Oto. Co to? Intermission.